Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Kane. I co my teraz właściwie możemy tutaj zrobić? Mamy ostrze, a z tego co pamiętam, tutaj była odsłonięta izolacja. Przez co może by się udało tym ostrzem odsłonić tą izolację. Skoro jest w stanie przeciąć niektóre rzeczy, to może tą izolację też przetnij. Zobaczymy w takim razie, co znajduje się na dole. No tak. Oby tylko nic się nie stało, Hadley. Szkoda by było. Hello? What the fuck? How you get in here, eh? I came in from the service shaft. Get down the fucking service shaft, eh? You think I'm fake? You're taking the piss? You a spy or something? What? Of course not. This slag thinks I'm believe it, eh? Just came down the service pipe, eh? Well, listen here, bitch. Just come a little closer, and I'll teach you what a service pipe is. Okay. Gość, wypatroszony człowiek, któremu urwało nóżki, a ślad prowadzi do odciętych nóżek. Także zerknijmy, co tutaj może ciekawego. Identyfikator. I found your, legs. What, bugger off! Don't you fucking touch those, I still need them! Sweet cheese and crackers. No nie wiem, czy to się da już przeszyć. Okej, terminal kontrolny. Co my tutaj ciekawego mamy? Zalogowany jako Danii Boland. Zarządzanie mocą. Okej, okay, wyrzut rdzenia. Sprawdźmy. Platforma serwisowa. Zapewne będę musiał się dostać tutaj, ale skoro mamy pole siłowe, które nas dzieli, skrzynka z bezpiecznikami, platforma serwisowa, dobra. Zerknijmy na tą platformę serwisową. No, przyda się klucz. Z całą pewnością. Skrzynka z bezpiecznikami. Która jest oczywiście szczelnie zamknięta. Więc nic tutaj nam nie przyjdzie majstrować. Zachodzące na siebie pierścienie, które wytwarzają jakąś tam oczywiście energię do działania tego kompleksu. I pole siłowe, które niestety blokuje mi możliwość przejścia. Co my tu mamy? Mamy identyfikator. Do sterowni i magazynu. A skoro tak, to wybierzmy się na górę. Może w tej kapliczce. Tam widziałem jedno zablokowane miejsce. Być może będzie opcja na otworzenie go za pomocą tej karty. To byłoby oczywiście całkiem sensownym rozwiązaniem. Ewentualnie sprawdźmy terminal kontroli atmosfery. Czy to tutaj zadziała? Czy nasz gość bez nóg ma tutaj dostęp? No nie pasuje. A czy mogę na przykład połączyć? No nie wiem. Ale teraz mamy całą kartę pokrytą proszkiem. Spróbujmy w takim razie otworzyć tą kartą
No, podejdź tam i spróbuj otworzyć. Access denied. Okej, tylko że użyjmy tej karty. Access granted. No i oczywiście. 10 na 10. Brawo ja. Mamy jakieś urządzonko. Wszechstronne połączenie śrubokrętów, obcęgów, nożyc do drutu i innych podstawowych narzędzi w jednym zestawie. A skoro tutaj znajduje się śrubokręt, to ten śrubokręt warto byłoby wykorzystać przy otwarciu tamtej klapy. Bo czemu by nie? On cały czas się tam drze. No rozumiem, odcięte nogi, ale mógłby sobie na przykład tak spokojnie umrzeć. I can get help. The Minga wants to help now. Probably caused the explosion that activated the blast shield. What the hell is wrong with you? I'm literally the only person who can help you right now. Oh, you could sit right there. Listen to me die. Maybe we'll die together. When security gets here. Shut up, shut up, shut up! I'll help you, but get out of here, and the only way is through that door. Blast shield's up, honey. Power's running, yeah? Ain't no way it's coming down while we still got juice. Face it, lass. Security's gonna fry your little ass. Okay. Musimy wyłączyć prąd, aby przedostać się przez to pole siłowe. A skoro mam teraz klucz, to powinienem chyba użyć narzędzie uniwersalne na tej platformie serwisowej. Oj, 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 oj. I take it back, sweetheart. Sorry then, love. I won't hurt you. Don't mess with the big boy. Tylko trochę się pobawię. Okej, okay. To już jedno zostało. No nie. Pytanie, czy... Okej. Okay. Włączony protokół bezpieczeństwa. A skoro teraz już mamy włączony i przepływa przez niego trochę energii, to pytanie, czy mogę zwiększyć napięcie. Oj. No cóż, trzeba go trochę przeciążyć, żeby go trochę popsuć. I przez to otworzą się, no przynajmniej powinny się otworzyć tamte drzwi. O, to nie ja. Nie ma żadnych świadków, że to ja popsułem. Fuck. No to nie wygląda zbyt optymistycznie. Bo pytanie, czemu Hadley się nie rusza? A drugie pytanie, dlaczego on zmierza w jej kierunku? Leave your bloody stump for some info. Ah, I'm gonna
feed you and your bloody spawn to a nippus. Get the fuck away from me! Zastanawiające jest. I blacked out. Oh, just, you know, managed to turn off the power. I heard screaming. If you can hear it, then you must be close. I've been trying to move. They had me strapped down while they tried to kill me. Who's there? Them! Whoever took me. Whoever took you. Zastanawiające jest to, o czym on mówił. O jakiej diablicy i kogo on chce mną nakarmić? Palm top. Zobaczmy, czy ty skrywasz jakieś ciekawe informacje. Postanowienie noworoczne. I jakiś łoś. No chyba nie ma co się tutaj zajmować. Uszkodzony terminal. Który wygląda na całkiem uszkodzony. Wyłącznik zasilania. Czy coś tutaj jest w stanie zadziałać? Okej. Skoro nie działa... Lepka kałuża zakrzepniętej krwi. Te nogi też już nie działają. Przynajmniej są z dala od ciała. Ale już udało się w końcu otworzyć to przejście, więc nie ma co. Trzeba iść dalej. No dobra, skoro to jest kierunek ewakuacji, to nie ma co tutaj zwlekać, tylko trzeba się stąd jak najszybciej wydostać. Co my tu mamy? A, to jest po prostu fikus. Benjamina. Bardzo dobra roślinka do domu. Oczywiście roślinka, nie drzewo, bo są też malutkie odmiany doniczkowe. A taka ciekawostka. Pole siłowe. Przez pole siłowe niestety nie przejdę. Tu mamy jakąś windę. Okej. Powoli obracający się wentylator. Czy mogę go jakoś... Narzędzie. Okej, myślałem, że to jest tak, wentylator, wiatrak i powoli obracający się wentylator, więc przeszło mi przez myśl, że mógłbym się jakoś może przez niego wydostać, zatrzymać go i przejść na drugą stronę. Ale okej. Idźmy dalej. Terminal bezpieczeństwa pewnie. Końcówka, więc zobaczmy, co tam ciekawego mogę odkryć. Deserved it!
They blinded me! Tried to kill you and your child! They deserved it! Yes. Yeah, I guess. Survival of the fittest. Man to man. Woman. Man to woman. Just keep moving, Hadley. I'm counting on you. Your baby is counting on you. It's because of this baby that I'm in this damn mess. Okej, okay, przyszły mi do głowy dwie myśli. Po pierwsze, już chyba się domyślam, o czym mówił tamten gość bez nóg. To chyba jest właśnie ona, która została obudzona. A druga myśl to... jakby podobna sceneria mi się kojarzy z filmem Resident Evil, gdzie też jakby odłączyli Wulu główny komputer, po czym te wszystkie właśnie potworki plus zombiaki wydostały się na zewnątrz. Między innymi właśnie podobną analogię mamy tutaj, że rozwalenie głównego zasilania wypuściło jakiegoś potworka. Ale moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że zostawiliście po sobie jakiś komentarz oraz oczywiście ocenę pod tym filmem. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!